Ewangelii Mateuszowej. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, odeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Z Ewangelii na dziś wydobywamy wydarzenie z kobietą, co cierpiała na krwotok. Wiele lat zmagała się z tą trudną chorobą. Historyk Kościoła Eusebiusz z Cezarei, autor bezcennej historii kościelnej z początków IV wieku, ciekawie odnosi się do tej kobiety. Opisuje on, że ta kobieta miała pochodzić z Cezarei Filipowej. Zaznacza w swym tekście, że w mieście dom jej nawet pokazują. Tuż przy drzwiach jej domu, na wysokim kamieniu, stoi śpiżowy posąg niewiasty, która zgina kolana i wyciąga swe ręce przed siebie, jakby błagalnica. Naprzeciwko niej znajduje się postać druga, wyobrażająca mężczyznę, stojącego w płaszczu wspaniale zarzuconym, z ręką wyciągniętą ku niewieście. Wspomina Eusebiusz, że u stóp tego pomnika wyrasta jakaś nieznana roślina, pnąca się aż po kraj spiżowego płaszcza, która służy za lekarstwo na wszelkiego rodzaju dolegliwości. Z pomocą takich pobożnych przeświadczeń pierwsi chrześcijanie wyrażali swoją wiarę. Warto tu przypomnieć sobie, że w średniowieczu tą kobietę uzdrowioną od krwotoku zaszczycono odrębną stacją w drodze krzyżowej. To ona miała być Weroniką, która ociera z krwi oblicze udrączonego Chrystusa Pana. My tutaj uczymy się mocnej wiary, co szuka Jezusa, wiary, co idzie za Nim, co walczy o Jego bliskość. Pan nas nie zostawia samym sobie. Potrzeba tylko wytrwałego szukania więzi z Nim. Maryjo, kiedy trzymam w ręce różaniec, pomagaj mi być zapatrzonym w Mistrza. Ucz wytrwałego pukania do Jego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.